Ze wszystkiego będę się cieszyć. Ze wszystkiego. To dobrze. To podobnie jak i ja. Z nami na wykopkę. Na poszukiwania z nami jedziesz? Nie. No, nie, bo za zimno jest. A my jedziemy nad jezioro. Wybieram się do kamieniarni. Plaża niestrzeżona, kąpiel na własną odpowiedzialność. Dotarliśmy na miejsce, jesteśmy w miejscowości Siemiany i tutaj oto na tej plażyczce będziemy prowadzić poszukiwania. Zobaczcie, jaki piękny widok. Taka oto skromna plaża, a tak wielkie jezioro, jezioro, jeziorak. Kocham te dźwięki. Co to będzie? A ja wyciągnąłem z piaseczku 50 groszy. Piękny. Posłuchajcie tego dźwięku. Niech się chwali ukochana, co znalazła. Poczekaj, bo na kolanach jestem, muszę do ciebie dojść. Pierwszy sygnał i 10 groszy. Jest i 10 groszy. Jest i 10 groszy. W takim oto miejscu, tam początek nagrywaliśmy z góry tej wieży, a tu Ewelinka ciachnęła 10 grosiaków. Czyli nikogo nie było tutaj. Powiedzmy. Się okaże. Się okaże. Jest przymierzalnia, to i obowiązkowo trzeba do niej wejść, zobaczyć, czy są jakieś sygnały. O, tu ściąga. Są sygnały, ale papierowe. Kapsel. No i nic poza tym. Można wyjść. Natrzaskałaś tych kapsli. Tam u góry mam kupeczkę, odkładam je sobie. Mam ich dużo, dużo więcej. Atrakcyjne miejsce, u góry bar, to i kapsli musi być sporo. No na pewno. Praktycznie tutaj na wierzchu jest jeden grosik, tak? Spadł jeden grosiaczek. I wpada następna dwójeczka nad brzegiem jeziora. Groszy. 50 groszy. Szczęściaro. Ale powiem ci, że jest trochę tutaj hajsu. Zdziwiony byłem, bo bardziej byłem nastawiony na to, że ta plaża będzie też przetrzepana. Jednak jeszcze coś zostało. Dla nas. Dla nas. Na chlip. Podzielili się z nami. I kaczuszki przepłynęły do nas. Ciekawości. Rzuciłem sobie wysoką częstotliwość, 20 kHz. Oczywiście ta częstotliwość ma na celu szukanie bardzo drobnych rzeczy, no i liczę, że być może jakiegoś złota. Ty też? Co ja? Liczysz na złoto? Jak zawsze. Przecież ty jesteś złotko. Moje złotko. Ewelinka jak zwykle do pointera, jak pieska uwiązanego ma na smyczy. Nie chcę go co chwila wkładać z tego. Do czego? A tu co masz? Kapsztelek. Dobry kapsztelek. Nie no, sporo tych kapski tutaj jest. Sporo, to mało powiedziane. Kapsel. Przy tym kamieniu tak głęboko 50 groszy. Trochę tu poleżało, widać z początku sezonu, a schodzi jeszcze ten syf, także moneta do uratowania. 50 groszy mam. Zazdro. Ja mam kubek z kapselków. Zazdro. Użyłem cewkę pod łapkę, która jest tak przychylona w stronę jeziora i zobaczcie, co się pokazało. 10, 60,
złoty 10, złoty 20, złoty 30, złoty 32. Odłożymy to tutaj i jeszcze zobaczymy, czy nie ma więcej kasiory. Tu coś jest, a nie, to jest folia. Także komuś się posypało. Przeczeszę to jeszcze dokładnie pod tym. Może ktoś więcej coś zgubił. Ktoś sobie usiadł i się posypała kasa. Zobacz, pod tą ławeczką za mną komuś się posypało. Jesteśmy bogaci? Tak, bardzo. No ale wiesz, to nie pierwszy raz pod ławeczką coś się znajduje, także... Ławeczki bardzo dobre miejsca na poszukiwanie. To już z automatu takie ławeczki przeszukuję. Kiedyś znalazłem nawet obrączkę złotą. Ale to było kiedyś. No ba. Teraz tą obrączkę ciężko znaleźć. Ale znajduję bardzo dużo kapselków. Bo ty jesteś król pomosowy. Kapsli. Król kapsli. Poszukiwania na żywo. I co wyszło? Kolejny kapsel. A, jeszcze tu sygnały. Masz sygnały jeszcze? To jest coś żelaznego. Kolejny. A, kolejny kapsel, następny. Mega dużo. Tym razem zrywka alaminiowa od puszki. Co masz? Pisiąc znowu. Co masz? 50 groszy. Czemu nie tu grubszych gubić? 50 groszy. 50 groszy. Czemu nie są grubszych? Nie. Bo jest kryzys ogólnoświatowy i każdy kasy pilnuje. Oddawaj. Proszę. Zmiana częstotliwości na 40 kHz. Myślisz, że jak zmienisz zmianę częstotliwości, to złoto znajdziesz? Przecież ja na to liczę. No ja też na to liczę, no ale co? Jak na razie kilka drobnych monet, a tego złota ani widu, ani słychu. No ale szukamy dalej. Daj tą łopatę. Łopatę chcesz? To masz łopatę. Kurczę. Co kurczę? Złoto. Kurczę kapsel. Złoty kapsel. Nie mogę się osłuchać tych polifonicznych dźwięków wykrywaczu The Legend. One mi naprawdę leżą. Komfort pracy jest bardzo duży. Bardzo przyjemnie w ogóle z tym detektorem się pracuje. Jestem pozytywnie zaskoczony. Także The Legend na wyższych częstotliwościach jest kosiarką na złoto i na drobnice. Monety pewnie pokazuje poprzez dźwięki i wskazanie ID, natomiast z tym złotem to jest tak, że wiecie, jeszcze tutaj nie znalazłem, natomiast na Legendzie w tym roku już udało mi się coś tam złotego wyhaczyć, nie? Także jest to dobry wykrywacz do pracy na lądzie, na plażach, jak i w wodzie, bo i w wodzie też można chodzić, bo ma obudowę wodoszczelną. Także jeżeli ktoś planuje nabyć wykrywacz czy zmienić, poczytajcie o tym modelu. Jeżeli macie pytania, to śmiało piszcie. Podpowiem Wam co i jak. Jeżeli chodzi o ustawienia i jak go użytkować w danych miejscach. Z jakimi nastawieniami. Posłuchajcie ten dźwięk. Miód na uszy. Jeszcze Wam pokażę, jakie złachane 10 groszy na koniec znaleźliśmy. Zniszczone niesamowicie. Ale beka z tego wyjazdu jak nic, bo jesteśmy na etapie prezentacji tego, co znaleźliśmy. Głównie kasy. No i tak sobie szukam po kieszeniach. Przecież ja zgubiłem te 2 złote, które znalazłem. Przeszedłem wykrywaczem po tych miejscach, gdzie spodziewałem się, że mogę znaleźć, gdzie coś tam w kieszeni upychałem. Natomiast no nie udało się znaleźć. Także to, co zaraz przeliczymy, minus 2 złote z dzisiejszych poszukiwań. Nie? A wyszły tak. Same 50 praktycznie. 2, 3 złote. 3,50.
no i 3 grosiaki, nie? Także gulun ze mnie niesamowity. No bo ale co, no zdarza się i śmieję się sam z siebie, przeszedłem i nie mogę znaleźć tych 2 zł, no niestety nie daruję tego. Zejdę, będę szukał to długo, do wieczora. Najwyżej Ewelinka przemarznie mi całkiem na kość. Albo zostawimy te 2 złote dla kogoś innego. Taka szczodra jesteś? No trzeba się dzielić, nie? No niby tak, ale tutaj chodzi o coś więcej, wiesz. O ten kunszt, o ten profesjonalizm, a nie wiesz. No. Znajdujesz i gubisz, nie? No, no zapadło się pod ziemię te 2 złote. Ale chyba, że gdzieś jeszcze w torebce tutaj którejś leży sobie i czeka. Oprócz czapki zimowej, bo idzie... Oj, ja jej szukałam! Bo idzie... No, zobacz jaka zbechtana, bo ja ją miałem w lesie ostatnio. A ja ją szukałam. Także wracamy do domku, kawę wypijemy i jeszcze coś tam podziałamy, nie? Pokopane na plaży, wymarznięci. Odsłonione. Hania, co robisz? Kulki. Kulki. Ziemniaczane. Ziemniaczane. Na obiad, o kolację dziewczyny robią kulki. Kulki ziemniaczane. Lubisz? Mhm. Jakieś przegra to kulaj ładnie. Serdecznie dziękujemy Wam za obejrzenie naszego filmiku. Oczywiście już dzisiaj zapraszamy na kolejny. No i co? Zapraszamy Was do subskrypcji, do lajkowania, do komentowania. I komentarze. Lajku. I komentarze w lajku. Pomachaj naszym widzom, Hania. Oj, mam bardzo zimnie. Pa, pa. Na wesoło. Także do zobaczenia z kuchni detektorystów.pl. Do zobaczenia z kuchni. Odkrywca historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną, raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.